Siemano, siemano, witamy w kolejnym odcinku, w filmie, witamy w nowym roku. Dzisiaj ze mną jest kanarzysta Patryk. Witajcie, przywitajcie go serdecznie, bo dzisiaj lecimy robić kosmiczne akcje, nowy rok, nowa energia. Lecimy wykorzystać śnieg. Jest troszeczkę biało, troszeczkę bardzo biało. Bierzemy rekwizyty, bierzemy aparat, bierzemy naszego kamerzystę i dzisiaj też fotografa i lecimy w trasę. Zobaczycie piękne akcje. Przygotujcie się, bo będzie porwiście. Porwiście. Pakujemy, kurczę, wszystko, ręczniczek, klapeczki, nasze rekwizyty wszystkie i jeszcze torbę z aparatem. Pakujemy to wszystko i lecimy w trasę. Szybko! Musi to śmiesznie wyglądać, że jakiś dwóch chłopów z kamerą i z jakimiś torbami i leżakami idą po śniegu. O co chodzi, zapytacie? Zaraz się przekonacie. Ale mega. Kurwa. Tyle tych manatków. Idziemy, idziemy, zaraz się rozłożymy. Będzie można uchwycić. Działać. Uwaga na dziury. O kurde. Ale to mega wygląda. Ale mi się podoba. Dobra. To jest to. To jest to miejsce. Rozkładamy naszą matę, na której wylałem miliardy litrów potu. W pokoju. Rozkładamy. Siup. Na nasz sprzęcik. Żeby nic tu nie zamokło. Mamy to. Za to akcję. Łapa w górę koniecznie. I subik na dole. Za to poświęcenie. Jak już robić, to zajebiście. Lecimy z tym koksem. Odpalamy aparat. Ustawię Patrykowi ustawienia. I lecimy cykać. Odkładam was i patrzcie, jak to się robi. Dobra. Ściągamy wszystko. Zakładamy rekwizyty. I lecimy. A buty może najpierw. O, nie wiem, czy to widać. Proszę bardzo. Zajebiście to wygląda? Co? Fajnie to wygląda? Zajebiście. Dobra, kipa. A, łapam górę za to. A ty chyba to są dałe. Dobra? No. O co chodzi? Dobra, pokaż, jak to ci wychodziło. Teraz, uwaga, wersja trochę bardziej humorystyczna. Zakładałem wąsa, tylko jak to się robi. Kiedyś kupiłem go na jakiejś wycieczce i w końcu przyszedł ten moment. Nie wiem, czy coś źle nie robię. On nie był użyty już? Nie wiem. Bo się nie klei chyba. Chyba jest zepsuty. Nie mam pazurów. O, dobra, teraz. Trochę go rozwaliłem. Ale trudno. Nie, co ty. Pa. Dobra? Fatalnie. Czemu? Żartuję. O, pyk. Tu. Dobra, siadaj. Kurwa! Escobar. Jeszcze tą, kubeczek. Kurwa! Za darmo! Ale dobra, myślę, że starczy. Okej, to teraz ja się chwilę ubiorę, jeszcze się. Skończyliśmy już sesję. Dobry rok się zapowiada. Ja się, nie wiem, mnie to mega jara teraz, co robimy. Świetna zabawa, świetnie się bawię. A ty, Patryk? Super. Nie, no serio, jest mega fajnie.
Zarąbista zajawa. I to jest takie spełnienie moich marzeń, bo ile my to? Rok temu to chcieliśmy zrobić, ale nie wyszło jakoś. No chyba tak. Więc znaczy, teraz. Nie było śniegu, nie? No nie było śniegu, a teraz wykorzystujemy warunki. Ja się mega jarał, kurde, zajebista zabawa, zajebista inicjatywa. I taki będzie ten rok. Idę się kurwa rozgrzewać i zaraz lecimy z morsowaniem na śniegu. To już wiecie, bez tu zdjęć, tylko to tak dla mnie, żebym mógł się tak skupić fajnie. I Pinguś lubi śnieg, tak więc lecimy. W akcji. To ściągamy, ale musicie naprawdę łapę zostawić za takie tutaj poświęcenie, za to przygotowanie. No kurde, patrzcie co my tu mamy. Można sobie usiąść, można się napić fajnie. Kurczę, no wakacje normalnie. Ja jestem Pinguś, więc ja lubię jak jest zimno po prostu. Teraz nominacja do Pablo Escobar. Okej. Jeszcze się trochę tutaj rozstęp. Rozstęp takiego tipa, żeby się też rozgrzać, jak jestem już rozebrany. No i oczywiście w stopy już jest mega zimno. Odpadają mi. Tak to jest z kończynami. Teraz długo nie wytrzymam, myślę, bo już wcześniej było. Ale będziemy próbować. No, stopy już miałem mega pieką. To jest nieuniknione. Ale zaraz się położymy ten. Teraz wiecie, teraz chcę tak dla siebie, po prostu bez już tak pod kamerę czy coś. Ale oczywiście z wąsem. Ponieważ ja co lubię, to jest mega ulepszanie siebie i wyjście ze strefy komfortu. To daje mega siłę. A jak cieszy. Pan operator Patryczek dzisiaj się nie zdecydował, no bo nie jest przygotowany. Tak sądzi. Następnym razem go weźmiemy. Piszcie w komentarzach, żeby mu to nie uszło na sucho. Nie? Następnym razem ty mówisz. Nie ma wyjścia. I zapraszam kolejnych, stworzymy jakieś wydarzenie. Wydarzenie Pingusiu. Morsu z Pingusiem, to było dobre. Się po prostu stoi. No kto to dzwoni teraz? Nie mogę teraz. Dzwonią kurwa na nagrywkach, specjalnie internet wyłączyłem. To naprawdę nie jest ciężkie, jak się człowiek rozgrzeje i naprawdę nie walczy z tym, tylko po prostu się wystawia na to. Halo, halo, nie mogę teraz rozmawiać, jestem w trakcie nagrywania filmu. Wiesz? No, dobra, no, pozdrawiam. Nie ma teraz przeszkodzenia w filmie, teraz jest tutaj ekspozycja na zimno. Dobra, teraz ja się zamykam, chwilę idę się skupić trochę. Jest taki klawy. Dobra. Za starszy już. O, ale czerwony pach. Tak, no dzisiaj starszy. Były dwie tutaj, dwa podejścia, więc idziemy się ubierać teraz szybko. A. Ale, no mówię ci Patryk, to jest zajebiste. Się teraz tak czuję. Czuję, że żyję. To jest po prostu tu i teraz. To jest tak kozackie uczucie. Nie czuję nóg teraz. Ej, wiem kogo mi jej przypominasz. Mario. Mario? No. O kurde. Dobra, zaraz można sobie odpocząć na foteliku, proszę bardzo. To są wakacje. Idziemy dalej. Wracamy już na chatę.
nagrywać kolejne rzeczy. Także skończyliśmy już, zawieramy wszystkie manatki, wracamy do domu. Piękna inicjatywa, jestem mega zadowolony, spełniłem marzenie, bo to już planowaliśmy dawno. I też to była taka fajna akcja z tą koszulką na to wszędzie. Tyle, łapeczka w górę, subik, komentarz. Napiszcie w komentarzu pinguś, albo zima, albo cokolwiek. Oczywiście dzwoneczek walnijcie w nagrodę za to wszystko, za to postaranie, bo naprawdę fajne to były przygotowania i troszeczkę to zajęło. Jak widzieliście, to było mega poświęcenie. Dziękuję bardzo, trzymajcie się, a teraz macie śmieszną scenę na koniec. Pozdro. Stanowski! No to jest jakaś prowokacja. Umawialiśmy się w Częstochowie, a go tu nie ma. A wiecie może, czy on jest tam w środku? Marcin, you are shit. Ja nie zrobiłem dobry obrót. Pamięć to później.